Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale MotoLab. My przyjechaliśmy na Dolny Śląsk, by sprawdzić dla Was pewną tezę. No i pokazać oczywiście oponę. Opona to jest Bridgestone Turanza 6. Opona, którą już dobrze znacie z tego kanału, z przeglądów, ale też z testu, który zrobiliśmy na autodromie Jastrząb. Tam głównie jeździliśmy po mokrym, gdzie ta opona spisywała się bardzo dobrze. Ale Bridgestone twierdzi, że ta opona została również mocno poprawiona, jeżeli chodzi o efektywność paliwową. No i właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nowoczesne opony są w stanie wydłużyć zasięg samochodu. Jak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek? Podzielimy go na trzy części. Pierwsza standardowa, motolobowa, opowiem o tej oponie, jak jest zbudowana, jakie są użyte technologie. Druga, sprawdzimy na tych pięknych, krętych drogach, które znam z rajdu Elmot, z rajdu dolnośląskiego, czy też z rajdu Wikinga, w którym miałem okazję jechać. Na koniec spróbujemy sprawdzić, czy da się wydłużyć dystans samochodu. Według Mazdy, Mazda MX-30 z silnikiem Wankla jako generator prądu ma zasięg 600 km. My sprawdzimy, czy da się przejechać dalej. Ale o tym za chwilę. Teraz przejdźmy do tego, jak ta opona Bridgestone Turanza 6 jest zbudowana. Fabrycznie Mazda MX-30 jest również wyposażona w opony Bridgestone Turanza, ale jest to poprzedni model T005 w rozszerzeniu A. Tą oponę już widzieliście na kanale. Jest to opona, która została dopasowana do stylu Mazdy. Jest mocniej pozamykana niż klasyczna T005. Chodzi o to, żeby obniżyć głośność i zmniejszyć zużycie paliwa. Podobno Turanza 6 ma jeszcze te właściwości poprawione. Generalnie przy budowie tej opony użyto szereg technologii Enliten. Co one oznaczają? Między innymi została użyta mieszanka, która posiada nanotechnologię, ale również sam bieżnik jest bardzo interesujący. To, co wyróżnia względem poprzedniego modelu, to przede wszystkim te mikronacięcia, których zadaniem jest tak zwany również mikrodrenaż wody. Te nacięcia wyposażone są w dodatkowe ząbki. Gdy jeździmy po przyczepnym asfalcie, te ząbki się zazębiają i ta część opony jest bardziej usztywniona. Natomiast jeżeli jeździmy po mokrym, woda pomiędzy kanałami migruje i dzięki temu opona lepiej odprowadza wodę. To, co również jest interesujące, to częściowo zamknięte klocki bieżnika po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. To z kolei ma na celu minimalizowanie głośności. Tak jak wiecie, to, co słyszymy, to, co jest dokuczliwe, to jest powietrze, które z kanałów obwodowych dociera na zewnątrz właśnie poprzez nacięcia. Jeżeli opona jest częściowo pozamykana, to ten hałas jest zdecydowanie mniej dokuczliwy. Dodatkowo oczywiście więcej gumy po stronie zewnętrznej daje nam więcej przyczepności, gdy jeździmy po przyczepnym asfalcie. Generalnie Turanza 6 została bardzo mocno poprawiona, jeżeli chodzi o właściwości na mokrej nawierzchni. We wszystkich rozmiarach mamy tutaj ocenę A na etykiecie europejskiej. My natomiast za chwilę sprawdzimy, jak ta opona radzi sobie w dosyć ciężkim aucie po krętych, suchych drogach. Moi drodzy, żeby sprawdzić właściwości jezdne, przyjechaliśmy na OS Kamionki, czyli legendarny odcinek, tak jak mówiłem, z rajdu Elmot czy Dolnośląskiego. Odcinek, który ma mnóstwo patelni. Przypomnę tylko, że w żargonie rajdowym patelnie to są takie długie zakręty, często po 180 stopni. Oczywiście na wstępie zaznaczę, że nie mam zamiaru tutaj upalać, bo Mazda MX-30 nie jest autem sportowym, natomiast w ramach przepisów zdecydowanie możemy tutaj coś więcej powiedzieć o oponach. Bridgestone Turanza to zawsze była seria opon tak zwanych touringowych, czyli opon do turystyki, do takiej
często też bardziej dynamicznej jazdy. Może zaczniemy od różnic, które oczywiście w moim subiektywnym zdaniu są względem poprzedniego modelu. Mam wrażenie, że z nowym modelem Bridgestone poszedł bardziej w stronę komfortu. Mamy tutaj delikatnie bardziej miękką ściankę, opona jest dużo bardziej cicha, dużo bardziej energooszczędna. Wydaje mi się, że być może dlatego, że powstała również opona sportowa Bridgestone Potenza Sport, która nie jest tak radykalna jak wcześniejsze modele S001 czy też Potenza S007 i fajnie wypełnia tą lukę dla osób, które potrzebują więcej. Natomiast dla osób, które potrzebują komfortu, również przy dynamicznej jeździe, ale jednak bardziej komfortu, to Turanza 6, nowy model, będzie zdecydowanie lepszym wyborem. I tak jak mówiłem, co chwilę mamy tutaj nawroty, tak zwane patelnie. Nie ma absolutnie problemu z podwijaniem się ścianki bocznej, więc dalej ona jest dosyć sztywna. Przypomnijmy, że Mazda z silnikiem Wankla waży ponad 1700 kg. Z nami na pokładzie to już jest raczej ponad 1900 i dalej jest precyzyjnie. Dalej nie ma problemu z korektami toru jazdy. Wszystko doskonale czujemy na kierownicy. Kolejny mocny nawrót, nie ma absolutnie problemu z podsterownością. Muszę w ogóle dodać, że mam wrażenie, że Mazda MX-30, która jest na tej samej płycie co klasyczne spalinowe CX-30, prowadzi się dużo ciekawiej. CX-30, którą użytkowałem przez rok, miała tendencję do podsterowności. Tutaj auto jest bardzo neutralne. Oczywiście dalej nie jest to sportowy samochód. O, a tutaj jest zakręt, do którego Maciek wrzuci przebitkę. Tutaj często stali kibice, a ja dla nich poszedłem lordem tutaj pełnym bokiem. Oczywiście wracając do Mazdy, nie jest to sportowy model, ale daje dużą satysfakcję z pokonywania zakrętów. Mam wrażenie, że ta kombinacja Mazda MX-30 i nowe opony Bridgestone Turanza 6 jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Oczywiście przez cały odcinek będę starał się nawiązywać do poprzedniego modelu, czyli T005A, w które ten samochód był wyposażony, na których pokonałem około 1000 km, no i na których pokonałem około 20 paru tysięcy w poprzedniej Mazdzie CX-30. Czy są różnice? Tak, tych różnic jest naprawdę sporo. Moim subiektywnym zdaniem oczywiście taką pierwszą różnicą jest kwestia komfortu. Mam wrażenie, że nowa Turanza 6 jest bardziej komfortowa. To jest oczywiście moje subiektywne zdanie, ale została zachowana na tyle sztywność ścianki, że nie ma tutaj problemu z podsterownością, czy tym bardziej z nadsterownością w tym pojeździe. Moi drodzy, wydaje mi się, że ten etap materiału mamy już za sobą. Jeżeli macie pytania do mnie odnośnie tego, jak ta opona radzi sobie, jakie ma osiągi, jak pokonuje się na niej zakręty, to zapraszam również do zadawania pytań, a my przenosimy się do kolejnej części, czyli tej związanej z ekonomią. Witamy w dniu drugim, dniu tym najważniejszym, ponieważ sprawdzimy ten realny dystans samochodu, który można zrobić na pełnym baku paliwa i na pełnej baterii, więc jesteśmy już na stacji benzynowej, za chwilę się zatankujemy, ale chciałbym jeszcze jedno słowo powiedzieć, dlaczego akurat tym samochodem to robimy, ponieważ mam wrażenie, że dużo krzywdzących opinii było w stosunku do MX-30 w wersji z Range Extenderem, jeżeli chodzi o zasięg. Sam producent twierdzi, że tak jak wspominałem, to jest około 600 km. Ja tym samochodem już troszkę przejeździłem i mam wrażenie, że jest to taki wariant mocno pesymistyczny. Zazwyczaj jest tak, że producenci podają wariant optymistyczny. No mam wrażenie, że tutaj jest delikatnie zaniżony. Ja tym samochodem zrobiłem dokładnie 4355 km w 2 miesiące. Średnie zużycie paliwa na tym okresie to jest 4,2 litra. Natomiast to jest tak, że
Połowa tego dystansu myślę, że była zrobiona w trasie, połowa w mieście. W mieście głównie korzystałem z ładowarek, jeździłem tylko na prądzie, silnik wankla rzadko się tutaj włączał, więc sam jestem ciekaw, jak w tym takim trybie, nazwijmy to od strzała, wyjdzie realny zasięg. Więc w tym momencie tankujemy się do pełna. Jako jokera zostawiamy jeszcze sobie kanister na wszelki wypadek i za chwilę jeszcze widzimy się na ładowarce. Zatankowaliśmy 37 i prawie 0,8 litra i żeby pokazać wam, że no, nie dolewamy po drodze, to mały stempel radioflatautowy, naklejamy go w ten sposób. Generalnie zgodnie z instrukcją to bak tutaj jest 50 litrów, więc troszkę już tego paliwa w aucie mieliśmy i oczywiście finalnie na sam koniec dolejemy do pełna, do odbicia i zobaczymy po prostu, ile tego paliwa wejdzie. Będziemy wiedzieć, jaki pokonaliśmy dystans i z tego wyjdzie nam oczywiście średnie zużycie paliwa. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę nasz test się zaczyna. W Ząbkowicach Śląskich na ładowarce, gdzie się właśnie naładowaliśmy na 100%. I tak jak poprzednio, również tutaj składamy pieczęć na wlewie, tym razem energii. O, proszę bardzo. Jest. Trasę, którą dzisiaj ustaliliśmy, ma około 630-650 km. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jedziemy na Hel. Trasę dobrałem tak, żeby była różnorodna, czyli będziemy jeździć oczywiście autostradami, ale też będziemy jeździć drogami krajowymi i przez mniejsze miasteczka. Więc taki tryb WLTP właściwy, tak mi się wydaje. Oczywiście też skasujemy licznik, więc pokażę wam, jak to wygląda teraz. Estymowany przebieg na ten moment to jest 510, ale wierzę, że on będzie się wydłużał. Dobrze, więc kasujemy. Licznik energii został skasowany, ale tak jak nazwa wskazuje, opon Bridgestone Turanza, to jest opona również i turystyczna, dlatego chciałbym, żeby ten nasz wyjazd również był w pewnym sensie również i turystyką, dlatego za chwilę widzimy się w miejscu, w którym bardzo chciałem się znaleźć od kilku miesięcy. Jakie to będzie miejsce, zobaczycie za chwilę. Pierwszy etap naszej podróży za nami, pierwszy przystanek przed nami. Drobne podsumowanie i kilka dygresji. Na początku tego filmu wspominałem, że Mazda dosyć pesymistycznie w porównaniu do innych producentów określa swoje zasięgi. Pamiętacie, że na początku, jak ruszaliśmy spod ładowarki, zasięg był w okolicach 510 km. My zrobiliśmy 58,1 km, a zasięg to jest, uwaga, 525, czyli pomimo przejechania prawie 60 km, zasięg nam się zwiększył. Kolejne cyfry. Akumulator jest naładowany teraz 54%. Jeżeli chodzi o zużycie energii, to 12,9 kWh i 1 litr paliwa na 100 km, ponieważ mieliśmy drobne wyprzedzanie. Tutaj działa to w ten sposób, że jeżeli robimy tak zwany kickdown, czyli gaz w podłogę, to silnik wankla włącza się tak, żeby po prostu, żeby auto miało jak największą moc. I teraz pewnie w tym momencie filmu pojawią się jakieś pytania, do czego to jest potrzebne, bo przecież moim samochodem w dieslu od strzała jadę przez pół Europy. I się z tym zgodzę, bo samochody bywają różne. Mazda też w tym momencie, co się wydaje dosyć nie dzisiejsze, wypuszcza sześciocylindrowy silnik diesla o pojemności ponad 3 litrów. I dążę do tego, że są samochody w trasy, a ten samochód jest wybitnie miejski. To jest samochód dla osób, które podróżują dużo po mieście w okolicach 70-100 km, tak jak ja. I jeżeli mielibyśmy w takim trybie użytkować ten samochód, to 13 kWh kosztowałoby, ładując ze zwykłego gniazdka, w okolicach 9 zł, w zależności od taryfy.
Jeżeli mielibyśmy fotowoltaikę, to oczywiście mniej. I wtedy te różnice cenowe w zużyciu energii, paliwa zaczynają mieć wymierne skutki, ponieważ no, podobnym samochodem, na przykład moją Mazdą CX-30 silnikiem Skyactiv X, podobnie przejechane 100 km w mieście kosztowałoby w okolicach 400-405 zł. No dobrze, ale nie będziemy tutaj tylko o technikaliach rozmawiać. Jeżeli chcielibyście dłuższy materiał o Mazdzie MX-30, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast przed nami jest pewne moje mikromarzenie, czyli Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Bardzo chciałem tutaj się pojawić. Myślę, że jeżeli macie Facebooka, to na pewno chociaż raz widzieliście storkę, rolkę z tego niesamowitego miejsca, z niesamowitymi ludźmi, którzy tam pracują. Ja tam jeszcze nie byłem, więc teraz zobaczycie zajawkę odcinka, który się pojawi za tydzień. Postaramy się Wam opowiedzieć, co tam znajdziecie i przechodzimy dalej. Moi drodzy, spora niespodzianka, ponieważ nie spodziewałem się, że silników Wankla tutaj znajdę tak bardzo dużo. Po mojej lewej stronie jest Mazda RX-7 model FB, czyli druga generacja RX-7. Tutaj oczywiście silnik Wankla jest, natomiast jest to samochód, który był przez Mazdę wykorzystywany również w motorsporcie. Natomiast ciekawostka, silnik Wankla i Mazda to się kojarzy właściwie jako jedno, ale pierwszym autem seryjnym z silnikiem Wankla było NSU. NSU, czyli samochód niemiecki i bardzo ciekawa konstrukcja i właśnie przez Felixa Wankla zaprojektowany silnik pierwszy raz do produkcji seryjnej trafił w tym pojeździe. Jeżeli chodzi o konstrukcję silnika Wankla, to oczywiście przez wiele lat ten silnik ewoluował. W naszej Mazdzie mamy bezpośredni wtrysk i jeden rotor. Tutaj, co ciekawe, jest napęd na przednie koła. Również sporą ciekawostką jest tak, że tarcze hamulcowe nie są przy kołach, a przy samej skrzyni biegów. Zaciski widzicie teraz w tym momencie. Ale pokażę Wam coś, czego kompletnie się nie spodziewałem i chyba dla Was też będzie sporą niespodzianką. Moi drodzy, mamy tutaj naszą Mazdę MX-30 RIV, czyli z silnikiem Wankla. Co prawda ten silnik tutaj nie pochodzi z naszego egzemplarza, jest to silnik z RX-8, dwa rotory, oznaczenie 13B. Natomiast w tym momencie możecie zobaczyć, jak pracuje ten wirujący tłok i dlaczego wystarczy taka mała pojemność, by generować moc. I właściwie podczas jednego obrotu tłoka mamy wszystkie cztery cykle. W tym momencie jest sanie, sprężanie, zapalanie mieszanki i wydech tutaj. Stąd też niesamowita moc jak na pojemność silnika, silników Wankla. Ale kończmy tą nostalgiczną, motoryzacyjną podróż do przeszłości. Wróćmy do naszej podróży na Hel na oponach Bridgestone Turanza 6. Mamy za sobą 91 km. Dystans, który estymuje teraz samochód, jest blisko tego, który był na samym początku. W tym momencie to jest 491. Do celu, czyli do samej miejscowości Hel, mamy 514 km. Od jakiegoś czasu teraz, nie wiem czy słyszycie na mikrofonie, zobaczymy, przesuniemy tam. Od jakiegoś czasu zaczyna się już włączać silnik Wankla jako generator prądu, więc też i zużycie paliwa zaczęło rosnąć. W tym momencie jest średnie 2,2 litra. Ale też jesteśmy na drodze podmiejskiej, jedziemy 81, przyspieszę do tych legalnych 90 i spróbujemy posłuchać tego, co się dzieje pod kołami. No, mi się wydaje, że w tym momencie to właściwie słychać tylko silnik Wankla. Nie ma tutaj
No wydaje mi się, że szum z opon absolutnie nie dociera do wnętrza kabiny. I takie jest moje subiektywne odczucie odnośnie tych opon względem modelu poprzedniego Turanza T005A. Jest zdecydowanie ciszej. Zbliżamy się do Gniezna, a to oznacza, że jesteśmy już prawie w połowie trasy. 254 km za nami, przed nami około 350, więc kolejne wnioski. Oczywiście podchodzę do tego zadania sportowo. Nie mam na myśli tutaj sportowej jazdy, ale chcę rzeczywiście uzyskać jak najlepszy wynik. Więc stosuję wszystkie zasady jazdy defensywnej. Co to oznacza? No, przewiduję, obserwuję, staram się jak najwięcej korzystać z rekuperacji, która w przypadku Mazdy jest naprawdę dobra. I teraz będzie dowód na to, bo na środkowym ekranie widzimy teraz, jak wygląda zarządzanie energią. Teraz w tym momencie jedziemy na baterii. O, teraz widzimy, włączył się silnik wankla, który ładuje baterię. Z baterii prąd trafia do silnika elektrycznego i stamtąd na koła. Ale to, co chciałem wam pokazać, to energia odzyskana. Ponad 8 kWh. To się resetuje po każdym wyłączeniu, więc od muzeum, czyli w około 200 km naładowaliśmy z samego hamowania baterię o połowę. Więc właściwie możemy estymować, że na tym całym dystansie, który zaplanowaliśmy dzisiaj dla was, bateria z samej rekuperacji naładowałaby się w pełni. Tak jak obiecaliśmy na wstępie, nasza trasa musi być różnorodna. Teraz jesteśmy na drodze szybkiego ruchu i raz jeszcze postaramy się razem wspólnie posłuchać, czy coś słychać. W tym momencie 107 km na godzinę. Ten szum, który słyszycie, to jest silnik wankla. W ogóle to jest dosyć interesujący dźwięk, bardziej przypomina kompresor taki powietrzny niż silnik spalinowy. Obroty oczywiście są stałe. Ja teraz przechodzę w tryb auta elektrycznego, więc silnik wankla został wyłączony i się rozpędzimy do tych 120. Dokładnie tak jak teraz. Ustawiam tempomat na 120. Trochę słychać pęd powietrza gdzieś tutaj przy słupkach. Jest to auto dosyć wysokie. Opon nie słyszę. Spróbujemy troszkę szybciej. Właściwie prędkość maksymalna tego samochodu, tu jest ograniczenie elektroniczne do 140. Dalej opon nie słychać, co? No, to za cicho jest. Jest cicho. No i wracamy do naszej prędkości przelotowej, czyli 110. I widzimy się w kolejnym ujęciu. Wróćmy raz jeszcze do zmian. Czym Bridgestone Turanza 6 różni się od modeli poprzednich? Rozmawialiśmy o tym, że jest inny bieżnik, rozmawialiśmy o ściance bocznej, o mieszance, która jest dodatkiem polimerów, ale nie rozmawialiśmy jeszcze o samym karkasie. I tutaj też jest dużo różnic. Przede wszystkim nowy karkas został zaprojektowany z myślą o autach również elektrycznych. Oznacza, że są użyte inne, lżejsze materiały, które oczywiście pomagają obniżyć zużycie energii, tym samym wydłużyć zasięgi samochodu, ale też pozytywnie wpływają na same osiągi. Te karkasy moim zdaniem są delikatnie bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o czoło opony. Mi przypominają karkasy opon wyczynowych na deszczową nawierzchnię. Dzięki temu opona, szczególnie tak jak teraz, kiedy jeździmy po gorszej nawierzchni, bardziej wyboistej, ulega większej deflacji i lepiej dopasowuje się do podłoża. Więc z jednej strony taki karkas daje nam większą przyczepność, ale też pomaga obniżyć spalanie czy też zużycie energii w autach elektrycznych.
Moi drodzy, nie tak miał wyglądać dzisiejszy odcinek. Co prawda jesteśmy na Półwyspie Helskim. Taki był nasz cel. Wiedziałem, że pokonamy tą trasę bez większego problemu. Natomiast okazało się, że Mazda MX-30 wersji REVS w duecie z oponami Bridgestone Turanza 6 jest dużo bardziej ekonomiczna niż myśleliśmy. Coś wam pokażę. Na ten moment mamy prawie 570 km od porannego wyzerowania licznika. Jeżeli chodzi o średnie zużycie paliwa, to jest 6,7 litra. Zużycie energii to jest 13,6 kWh. I zasięg, który nam został według komputera, to jest 211 km. Dodatkowo 1/3 zbiornika paliwa i blisko połowa baterii. I wiecie co, jak jechaliśmy tutaj, ja byłem przekonany, że dojedziemy i nie będzie problemu i pewnie gdzieś tam w okolicach rezerwy zakończymy. Bridgestone twierdzi, że nowe opony Turanza 6 mają poprawiony zasięg o około 4%, czyli te 600 km, które deklaruje producent, plus te około 5% powinno nam dać 630 km. My w tym momencie mamy 570 przejechanych i ponad 200 km jeszcze. Więc planowałem w tym miejscu, tutaj na wjeździe na Półwysep, zakończyć ten odcinek. Natomiast wygląda na to, że musimy tą energię dzisiaj jeszcze skonsumować. Więc jeszcze nie czas na podsumowania. My zawracamy z powrotem. Maćka odwozimy do jego domu, do Gdyni. I zobaczymy tak naprawdę, jaki jest właściwy zasięg tego samochodu, bo wygląda na to, że będzie sporo większy niż ten deklarowany. Ale myślę, że zanim podsumowania, to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć, dla kogo jest nowa opona Bridgestone Turanza 6. Uważam, że jest to przede wszystkim opona dla osób, które dużo podróżują, które oczekują opony komfortowej, opony energooszczędnej, ale też z takim delikatnie sportowym zacięciem. Rzeczywiście to się troszkę zmieniło względem poprzedniej Turanzy. Myślę, że jeżeli w tym momencie potrzebujecie bardziej sportowej opony, to Bridgestone Potenza Sport będzie dla was lepszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli potrzebujecie opony, na której zrobicie bardzo dużo kilometrów w komfortowych warunkach, to uważam, że Bridgestone Turanza 6 jest jedną z lepszych propozycji. Pamiętajcie, że oponę Bridgestone Turanza 6 znajdziecie w sklepie internetowym Intercars, a z kodem motolabowym możecie ją kupić taniej. No i jeszcze pytanie do was. Bridgestone Turanza 6 na mojej Mazdzie MX-30 zostaje na dłużej. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć odcinek, jak ta opona wygląda po dłuższym przebiegu. Na ten moment mam na niej zrobione jakieś 3,5 tysiąca kilometrów. Miesięcznie robię w okolicach 1500-2000, więc jest szansa, że przed zmianą na opony całoroczne czy zimowe jesienią tych kilometrów będzie więcej, więc czekam na wasze komentarze. Moi drodzy, w końcu mamy epilog naszego odcinka. Przebieg, który udało się wygenerować na obu magazynach energii, na baterii i na paliwie, to jest 804 km. Ten przebieg na oponach Bridgestone Turanza 6 jest ponad 33% większy niż ten deklarowany w katalogach przez producenta. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, co pokazuje komputer, to średnie spalanie paliwa to jest 7 litrów na 100 km, energii zużycie to jest 14,9. Natomiast jestem przekonany, że finalne zużycie paliwa będzie inne niż te, które jest tutaj, ponieważ te przeliczanie zużycia nie jest takie wprost 1:1. Dlatego w tym momencie będziemy się tankować do końca. Na aucie oczywiście dalej są plomby, nie tylko na wlewie paliwa, ale oczywiście również na porcie do ładowania. Więc teraz pozwolę sobie odkleić. Tak jak widzicie, to było nieruszane.
Więc jeżeli chodzi o prostą matematykę, to 48 litrów paliwa weszło do zbiornika. Zrobiliśmy ponad 800 km, to daje nam niecałe 6 litrów. Ale mnie najbardziej cieszy zasięg, ponieważ sporo w internecie mówiło się, zgadywało się, jaki ten zasięg powinien być tego samochodu, a tak naprawdę nikt w polskim czy też zagranicznym internecie tego nie sprawdził. Dajcie znać, co sądzicie o naszym dzisiejszym materiale i ja już będę się z tego miejsca żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!